84. rocznicę zbrodni katyńskiej i 14. katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem obchodzono w Brzozowie 14 kwietnia bieżącego roku. Organizatorami uroczystości byli Henryk Kozik, przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, kapitan Jan Jastrzębski, dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Jan Giefert, komendant jednostki strzeleckiej 22-22 w Brzozowie, zaś wydarzenie honorowym patronatem objęli prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz parlamentarzyści Ewa Leniart i Piotr Babinec. Pragniemy spojrzeć na te dwa wydarzenia, które miały miejsce w naszej polskiej historii. Te sprzed 84 lat, wydarzenia katyńskie, i te, które miały miejsce 14 lat temu, mianowicie tragedia smoleńska. I te pytania, które ciągle się nasuwają, dlaczego? Właśnie jeśli spojrzymy na te wydarzenia przez Chrystusa, to widzimy głęboki sens. I dlatego też łatwiej nam usłyszeć łzy i zamilknąć w tym momencie. I zanieść do Pana Boga tę głęboką, ufną modlitwę, aby te wydarzenia z przeszłości, tej dawniejszej, tej teraźniejszej, nie powtórzyły się ani dziś, ani jutro. Wspominaliśmy 22 tysiące skrytobójczo pomordowanych w 1940 roku przez sowieckich oprawców w Katyniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, a także z więzień i aresztów zachodniej Ukrainy i Białorusi oraz 96 przedstawicieli Rzeczypospolitej, którzy 10 kwietnia 2010 roku w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej lecieli oddać hołd zabitym. Podczas mszy świętej przywołano też datę chrztu Polski i chrześcijańskiej wiary wspierającej wielokrotnie walkę o wolność ojczyzny. 14 kwietnia 1966 roku książę Mieszko I przyjął chrzest, a razem z nim państwo Polan. I od tej pory do narodu polskiego wszedł duch chrześcijaństwa. Duch, który wypełniał serca tych wszystkich, którzy chcieli być wolni, którzy z imieniem Boga na ustach szli przez Grunwald, szli przez Legnicę, którzy walczyli z bolszewikami, którzy stanęli nad brzegami Wisły, aby walczyć w obronie wolności, aby walczyć o pokój. Serca wielu Polaków wtedy wypełniała, dzisiaj wypełnia wielka radość z tego, kim są. Wielka cześć i godność, która powinna nam towarzyszyć. Bo jesteśmy ludem, narodem zbudowanym na trwałych, mocnych fundamentach wiary. Wiary, którą kiedyś przyjęli nasi praojcowie, a której my dzisiaj mamy strzec, której mamy bronić. Jak w swoim utworze rok 966 pisze, a potem śpiewa Lech Makowiecki: wichry wojny nas miotały, spowijała noc. Jedne państwa stąd znikały, inne rosły w moc. Siła i bogactwo na nic, gdy upadnie duch. Wiarą silny, mocny jest za dwóch. Przetrwaliśmy czas rozbiorów i brunatne zło. Przetrwamy i ten czas, który przyszło nam teraz niejako doświadczać, któremu przyszło nam stawiać czoła. Panie, miej w opiece nas. Słowa zaczepnięte z tego utworu, który jest takim streszczeniem historii, historii naszego narodu, historii na wskrześ chrześcijańskiej, religijnej. Podsmoleńska ziemia na zawsze złączyła zamordowanych przez NKWD przed 84 laty z tymi, którzy 70 lat później zginęli w drodze do Katynia. Pisał o tym Jarosław Kaczyński w liście przesłanym do organizatorów i uczestników obchodów, odczytanym przez kapitana Jana Jastrzębskiego. Zbrodnia katyńska była w jakiejś mierze zemstą Stalina za doznane upokorzenie, klęską w wojnie z Polską,
uniemożliwiła bowiem komunistycznej Rosji poniesienie płomienia rewolucji na Zachód i podbój całej Europy. Zaś zamach smoleński był zbrodniczą odpowiedzią na politykę zagraniczną i wewnętrzną, jaką prowadził mu świętej pamięci brat, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Mówiąc najogólniej, była ona ukierunkowana na to, żeby Polska była jak najsilniejsza zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. By Polacy poczuli się wielkim narodem, by posiadane przez nich aspiracje odpowiadały naszemu potencjałowi, by Polska stała się regionalnym liderem naszej części Europy i jedną z najsilniejszych gospodarek na naszym kontynencie. Prezes zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość kontynuowało politykę prowadzoną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. My, mam tu na myśli obóz Zjednoczonej Prawicy, przez 8 lat rządzenia podążaliśmy szlakiem wyznaczonym przez mego świętej pamięci brata. Ta polityka, podobnie jak za pierwszych naszych rządów, spotkała się z ogromnym przeciwdziałaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych. Ogromna mobilizacja ulicy i zagranicy doprowadziła do przejęcia władzy przez koalicję 13 grudnia. Jak powiedziałem, to 10 kwietnia wieczorem konsekwentnie odrzucał na niemal w całości linię obraną przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego chce Polski silnej, dynamicznie się rozwijającej, wykorzystującej wszystkie dostępne możliwości, by Polakom żyło się coraz lepiej. Rzeczypospolitej, zorientowanej na polską rację stanu i realizującej nasz interes narodowy. Oni zaś, wbrew ich europejskiej retoryce, nie chcą, by nasz kraj odgrywał adekwatną do swojego potencjału rolę w Europie. Hołdują minimalizmowi i mikromanii. Godzą się na narzucaną nam głównie przez Niemcy rolę państwa peryferyjnego, podporządkowanego politycznie i gospodarczo unijnemu centrum, a więc skazanego na rozwój zależny, czyli de facto na niedorozwój. Na to naszej zgody nigdy być nie może. Musimy się tym tendencjom przeciwstawić ze wszystkich sił. Jesteśmy winni świętej pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu i wszystkim innym naszym rodakom, którzy zapłacili życiem za marzenie o silnej, suwerennej, dumnej Polsce. W uroczystych obchodach katyńsko-smoleńskich w Brzozowie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek powiatowych, harcerze, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie, cechu rzemiosł różnych oraz NSZZ Solidarność, mieszkańcy Brzozowa i powiatu brzozowskiego. Po zakończeniu nabożeństwa pod krzyżem katyńskim i tablicą smoleńską złożono wiązanki kwiatów i zapalono światła pamięci. Okolicznościowe wiersze recytowały harcerki Anna Mazur zatytułowany Katyń i Zuzanna Kula pod tytułem Ofiarom Smoleńska. Odbył się również apel pamięci oraz wystrzelono salwę honorową. Nowo wybrany radny sejmiku województwa tarnowskiego, a na Sierzyk.